fucking hell! Siemaneczko, ludziska, jakoś, że nikt nie napisał, kim mam zagrać, stwierdziłem, że pogram teraz reprezentacjami i te mecze, które będę nagrywał, będę po kolei leciał reprezentacją, mam nadzieję, że dźwięki wyłączone, tak powinno być. Tak właśnie, o Jezu. Mam nadzieję, że mi się pad nie wyczerpie, bo jeśli tak, to będę musiał kurna szybko zmieniać na tamtego, ja sobie wstanę już po niego. Zobaczymy, z kim gramy. Pamiętacie, Dywizja Piąta, awansowaliśmy, mecz nagraliśmy, 3-0 wygraliśmy, super ofensywny. I jeżeli dziś wygrają kolejne spotkanie, to będzie wyśmienity początek sezonu. Kontur, o Boże, Liverpool. No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie. Pięknie. No dawaj. Aj. Wśród tu jeden z pierwszej! Ależ broni minioletek. Oj, za daleko. Pięknie! Normalnie Staric pięknie to wyszedł do tego. Normalnie aż się nie spodziewałem, że taką piękną piłę dostanie w tempo. Idealnie. Daniel Staric 1-0. Aj, dawaj mu to, oddaj mu. Moja. A teraz przy piłce Rooney. Oj, nie wiem, czy nie ma spalonego. Aj, Wilshere chciał tak ładnie, chciałem tak ładnie wziąć i go z babola zrobić. Aj. Dobra. A ty ciulu. O! No bramkarz! Kurno! Hard, ty jesteś naprawdę emeryt i rencista. Raheem Sterling. Pięknie przejął to. Dobra, bramkarz to ma spokojnie. Dawaj, piła do Rooneya. Ajajaj. Mu zabrał ją. Idealnie mu zabrał. No ale nie. Miałeś biec, ty ciuluś. No, powiedz im. I zostali do tego zmuszeni przez federację, która nie chciała dwóch Evertonów w jednym mieście. Po długim! Ale broni minioletek! Kurde! Dawaj tu krótki! Ej, no ej! A ty żeś mi uciekł! Tego to się nie spodziewałem, że on tak, jak przytrzyma się dłużej, to ucieknie. A ty kurna! A, karny! Od razu na karnego. Do body Joe Allen. Alien. Dobra. Ale o Jezu. Czemu tym? Wybiegłem przez przypadek Cahillem. No faul? No chyba no. Dawaj tu na pukir Staridża. Aj. Ale patrz jak go kupił. Spalony. Chciałeś być. No. To pakie.
Oklaski na Wembley. England, Engerlinen, Engerlinen. A jak byłem na meczu Polska-Anglia, to ich tam w ogóle nie było słychać. Aj, prawie! Odzyskali piłkę w środku pola. Raheem Sterling. Sterling do Sturridge'a. Koledzy z drużyny. Pięknie Sterling! 2 do 0! Tak właśnie, jest i on, Raheem Sterling, czyli Liverpool kontra Liverpool. Sterling, Sturridge po bramce. Wiedzą, że się boi Mignolet taki piłek. 2-0 do... Nie, no nie rób mi tego, kolego, ja chcę pograć. Nie rób mi tego. No dam ci szansę w przerwie. Zobaczcie, 0 strzałów. To mówi samo ze siebie. Niby posiada kolega więcej piłka, ale co z tego, skoro my... Mamy 2-0 do budy. No i nie wiem, zmiany robi czy coś? Nie mówcie tylko, że Why Always Me wejdzie na boisko. Albo Ricky Lambert. Sorry, z całym szacunkiem dla gościa, ale Liverpool to jednak, mimo że to nie jest jakaś super ekstra drużyna, to Liverpool dla niego to były za wysokie progi. Southampton sobie radził, kolega sympatyczny, a teraz Lipton. Nie. Ajajajaj. Taka piła. Ajajajajaj. Dobra, złapię. A ty kurna ciulu, jeden tu zagrałeś. Pamiętajcie, że my cały czas mamy ustawione super ofensywny. Gerrard. Strata w środkowej strefie boiska. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Podaje z powrotem. Pięknie chodzi piłeczka. Faul, karny. No weź tą piłę. Nie wiem do kogo Klein to zagrałeś, ale nie wyszło ci. Ajajajajajaj, chyba będzie za mocna piła. Kurde, była ciutas mi uciekła za tą linię. No co, znowu, naprawdę, na czas grasz. No ja wiem, że przegrywasz, ale bez przesady, no. Dobra. Chyba mnie bierze na wstrzymanie. Nie, no dawaj, kolego, ale mu tu pod pasznikiem puścił. Aj. Ależ mu dałem uciec. Oj, dałem mu pięknie uciec i ma 2-1. I ma bramkę kontaktową, znaczy się chciałem powiedzieć. Tak, stary strzela. Szkoda trochę. Tu się zatrzymałem Kehilem, no i niestety Daniel wcisnął drugą bramkę w tym meczu. No ale dziś. Teraz jeszcze będę polewał, jak strzeli Sterlingiem. To już będzie w ogóle polewka. Bardzo łatwo przejął je rywal. Kehil spokojnie wyjaśnił sytuację. Wyjaśnił, tak. Tak! Wyjaśnił Sturridge po raz drugi dla mojej drużyny! Do budy! Do budy! Sturridge pięknie! Pięknie w tempo, po długim... Ojej! Ała! Od słupeczka wkręciła się do bramki. No jaki faul! Padał na murawę, ja mu tylko piłkę zabrałem. Ty ciulu. A jednak. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Tak, wiemy, znamy te hasła. Ty i te twoja piłka. Odbił piłkę. Blokada. A jeszcze jego, od niego się odbija. Pięknie, do wody.
Pewnie końcóweczka pierwszej połowy. Oj, 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 ciska drugą z ten... Staridżem? Nie, kto to? A, ten Abe chyba. Nie, Ibe, przepraszam. Po błędzie kogoś by innego jak Hendersona, ta? Ale ładnie rozklepane. Jordan Ibe. Aj, 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 to trzeba było się zatrzymać. Dobra, przerwę mamy. Wpuszczamy naszego najlepszego napadziora. Musiałem mu dać odpocząć ten, musi się zgrać. Ale to co najważniejsze, to jedno bramkowe. Czekajcie, ja mam kogoś tu jeszcze na środkowy. Z drugiej strony chyba się ze mną zgodzisz, że wytypowanie zwycięzcy w tym meczu pozostaje ciągle jeszcze wątpliwe. Dobra, co tego. Tak zrobimy. Takie dwie zmiany. No dawaj, dziś kolego sympatyczny. Dziś, bo jeszcze chciałbym w coś pograć. O mój Boże, ale z nosa leci. Dobra. Jest dany, dany Welbeck, dany, dany Welbeck. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Kurde no. Szkoda tych bramek. Aj. No łap to! No, złapał, ale tam jeszcze falowany chyba był. Dobra. No weź, ja pinkole, co za kolo! Będzie 5000 razy to naciskał. Co za ziombal! No jak do mnie coś piszesz, to i tak nie czytam tego, bo nie widzę. Do budy. Nie wiem, jak kurna, grasz to graj. Żeby jeszcze jakieś zmiany robił. O! Jest w końcu zmiana. Coutinho za Alena. Dobra. O! To luksusowo! Dawno nie widziałem takiej pięknej bramki. To chyba coś on ten Ibik z rugbysty ma. Nie tym! Ależ, ależ, ależ tam było poklepane. Filipe Coutinho. Ależ zgubił tą piłę. Ależ zgubiłem tą piłę i 3-3. Ależ zgubiłem tą piłę i Staridż. Druga bramka Staridża dla przeciwnika. Kuna, ale zgubiłem tą piłkę jak nie powiem co, amatorka. No właśnie tutaj. Ale są w uderzeniu. Kolejna bramka dająca im remis, a przecież przegrywali wysoko. Tak, przegrywali wysoko. Ty to jesteś naprawdę ekspert. No ej! Znowu? Znowu mam dzień konia, gdzie się odbija wszystko do przeciwnika? Ależ pięknie, Sako! Ajajaj! Martin Skrtel. No ale obróć się. No nie, jaki faul sędzia, co ty pijesz? Jeszcze żółta kartka dla Kehila. No naprawdę. No nie, no nie wierzę, no. Ale kurna, to z takiego meczu zrobić sobie taką sztukę. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Aś, żeś ty to Welbeck. Tak, go zgnietli, żółta kartka następna. Ja pindalem. Tak, to na plecy mu paść, na plecy mu paść, tak. La 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 na na na, a to ten Liverpool, to wiadomo od razu. Aj, aj, aj. Aj. A, no, papuciem. No nie wierzę, że on to...
Pięknie znalazł Runeja. Runej! Runej! Do budy! Jest i kapitan reprezentacji Anglii strzela na 4-3. Dobrze, jeszcze mi bramki sobie oglądacie. Pięknie to Runej. Po długim. Do budy. W co jeszcze umiesz grać, jak to mówi kolega? Ajajajajaj. No sędzia, ale z drogi. Sako, Sakim. Zwycięstwo z tego starcia wyszła. Dobrze. Runej, Runej na trybunach. Ajajaj, ludzie. Nie tam. Nie tam, miał być do tego gościa, co na dole wbiega. Przecież on nie był na spalonym. Zobaczcie, tu na dół, tu do tego Barkleya chyba. No do niego było zagranie, w tempo by poszła piła. Ajajajajaj. Statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Welbeck, Welbeck, Welbeck! Ajajajajaj! To chyba Welbeck? Nie, to Sterling. Ajajajajajaj. Welbeck. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje na... Tak, pięknie Lanana, tak! Karny! No ej, no podcina mi kolesia w polu karnym, to karny! To, że się nie wywrócił, to nie znaczy, że nie ma! Pięknie, Wilshire. Dwójkowa akcja. Aj! Bardzo łatwo przejął je rywal. Ależ walczą o piłkę. Kurde, nie udało się przepchać. Ależ tu na wyczucie wziął. Na czas zagrał. Weź ją, no ale weź ją ze sobą. Takie zagrania z piętaszka są chamskie. Nie tak. O mój Boże. Fantastyczne momenty. Kan. Nie! Karny! Kurde! W samej końcówce! Akcję i decyzja arbitra. Rzut karny. Ewidentny karny. Ale dodatkowo przyznasz, dziwię się sędziemu, że nie pokazał faulującemu rzutu. Jaki tu jest karny, naprawdę? Jeszcze zdziurawił. No i teraz... Albo w środek. Albo w prawo. Albo w środek, albo w prawo. Obstawiam, że pójdzie w prawo, czyli tam. Jest! Przestrzelił! No i do budy! Coś ty wąski Gerard zrobił! Mieli szansę na wyrównanie. Teraz dobrze by było strzelić. Nie, nie, żebym ja strzelił. Pięknie. Pięknie chodzi piła. Aj, po coś ty to Runej. A, rożny, a to przepraszam. Już chciałem powiedzieć, po co tyś to Runej przyjął. A, jeszcze jeden. Karny. Damy radę, to już jest końcóweczka. No ale ty to zagraj, rzuć jak pomijasz. Mamy czas. No i będzie jeszcze jeden. Będzie jeszcze jeden, teraz zagramy na długo. Zawamy tego grajka. Pięknie, nie! Supek! Supek i przestrzelił! Naprawdę! No nie wierzę, że on to przestrzelił. Koniec. To już jest koniec. Spalony, spalony.
Spalony, wygrywamy 4-3, wypiszcie w komentarzach oczywiście. Kim da start meczu? O Jezu! O mój Boże! O mój Boże! Jest koniec! On to skończy w takim momencie! Dzięki, do następnych, na razka!